Sprawa wygląda następująco. Ja już wyszłam od fryzjera, tak jak zapewne widzicie. Pokażę wam w domu, bo jest raz, że jest zimno. Dwa, nie, że nie chcę się tutaj rozbierać i wam pokazywać. Paweł czeka w kolejce do kasy, bo przyszliśmy odebrać baterię do tego aparatu zapasowo, bo przy zakupie dostaliśmy tylko jedną. A jednak fajnie mieć dwie, żeby, wiecie, w razie czego móc szybko sobie zmienić. I powiem wam, że vlogowanie w naszym rodzinnym mieście jest troszeczkę utrudnione i trochę bardziej się wstydzimy z tego względu, że wszyscy ci na nas patrzą, wszyscy rozumieją, co mówimy. Jak tylko wyjmujemy aparat i próbujemy coś nagrać, to jest od razu tłum gapiów. No. Za chwilę idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni, jest już po 12 grubo. I później jedziemy do mojego brata. Jeszcze wcześniej zejdziemy do kilku sklepów, bo musimy tam kilka rzeczy kupić. I jeszcze musimy odwiedzić moją siostrę dzisiaj, także mamy znowu dzień pełen wrażeń i pełen planów. Także mamy nadzieję, że wszystkich uda nam się dzisiaj odwiedzić, bo jestem naprawdę bardzo stęskniona i jesteśmy już w sumie w Polsce kilka dni, a jeszcze nie udało nam się zgrać tak, żeby się spotkać. Także mam nadzieję, że dzisiaj już ich zobaczę, że miło spędzimy czas. No i mam nadzieję, że wy też spędzicie ten dzień z nami i będzie wam równie miło jak nam. A już wychodzimy z piwnicy. Bateria odebrana. Idziemy coś teraz zjeść dobrego. Dzisiaj żona stawia, więc idziemy na górę. Chodź już pięknotko, nie przeglądaj się tam. Żona się przegląda. Się nie może włosami jeszcze przyzwyczaić. Każde lustro będę zaliczała dzisiaj. Co dzisiaj stawiasz na obiad? Nie wiem, może jakąś pizzę? Czekaj, ucina mnie. Może jakąś pizzę, co myślicie? Idziemy sprawdzić, co dobrego mają w ogóle, bo dawno nas tutaj nie było. I po raz kolejny wszyscy się na mnie patrzą, ale co tam, na przypale albo wcale. Już wyszliśmy od szwagra, a teraz idziemy wysłać do dwóch osób jeszcze dwie obiecane książki dla wygranych naszych widzów. Tam poczta przed nami, punkt pocztowy. Idziemy, nadamy w jakichś fajnych kopertach, żeby jak najmniej się uszkodziły i lecimy dalej. Już się popaczkowaliśmy, teraz znowu wsiadamy do samochodu i jedziemy odwiedzić moją mamę. Od 2 dni jesteśmy w Polsce, a jeszcze nie mieliśmy okazji zajechać do mamy do domu, więc idziemy to zrobić teraz. Na chwilkę jakąś kawę, herbatę wypijemy, sobie porozmawiamy i tyle. Pawła, bo skoczył jeszcze do sklepu na chwilę i naszła mnie taka myśl na pogaduchy też z wami, bo dużo z was pytało mnie, co z kalendarzem adwentowym, że są vlogmasy, dlaczego nie mamy kalendarza adwentowego. I ja powiem wam tak, ja nigdy nie mieliśmy kalendarza adwentowego, jakoś nie od
odczuwam takiej potrzeby, żeby go mieć, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że na YouTubie, nie wiem co się w tym roku stało, ale jest masa filmów, gdzie youtuberki otwierają kalendarze adwentowe przed adwentem, pokazują, co jest w środku. Ja oczywiście tych filmów nie oglądam, no bo psuje to lekko zabawę, że tak powiem. Ale co do mojego kalendarza adwentowego, to raz, że właśnie jakoś nigdy nie kupowałam sobie, a druga kwestia jest taka, że do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy do Polski, czy do Polski nie pojedziemy. I stwierdziłam, że jeżeli do Polski pojedziemy, i tak jak w tym przypadku, bo wiedzieliśmy, że jeżeli pojedziemy, to będzie to, nie wiem, około 10-12 dni, no bo tyle zostało nam urlopu, no to nie zabiorę go ze sobą i tak jakby pół miesiąca i tak nie będę z niego korzystała, więc jaki jest sens kupowania go? Dobra, Paweł wrócił, także... Mam czekoladę! Tak, bo w ogóle dzisiaj robimy za świętych Mikołajów i rozwozimy prezenty, tak troszeczkę. Staramy się. Staramy się. Staramy się każdego czymś tam obdarować, jakimś drobnym upominkiem chociażby. Tak. I dzień od razu staje się lepszy. Wyjazd do Polski nie może obyć się bez wjazdu na Biedronkę. Byliśmy u Pawła mamy, tak jak wiecie. Byliśmy u mojej siostry, teraz przyszliśmy do Biedry i zobaczcie, co znaleźliśmy. I chyba z nami pojedzie do domku. Jestem w szoku, że w ogóle takie książki tutaj mają. Dzisiaj, tak jak zauważyliście, mamy bardzo dużo ujęć samochodu, a to z tego względu, że jak wyjechaliśmy z domu o godzinie 8, tak cały dzień jeździmy, bo jest już po godzinie 8. Tak, jest pół do 9 dokładnie, 20:30. Tak, także co, byliśmy w Biedronce, tak jak widzieliście. Odwiedzaliśmy siostry, tak. Braci, teściów, teściowe. Tak, i teraz ponownie jedziemy do moich rodziców, czyli Pawła, teściów, bo tam po prostu koczujemy, bo tam są zwiezione nasze graty wszystkie. Tak, dzisiaj śpimy u teściów. Tak, także... Ojejku. Jutro pewnie gdzie indziej. Jakieś... Oglądamy jakieś zabawki, wiecie? I świąteczne rzeczy w Biedronce i gdzieś czuję, że jakiś brokat mam czy coś. No, w każdym razie... no, tak nam mija dzień. I staramy się, tak jak widzicie, nagrywać, brać kamery w każdym tam momencie, jak nam przyjdzie na myśl, że chcemy tam coś do was pogadać, ale tak jak wam mówiłam na początku tego vloga, że słuchajcie, trochę jest ciężko w Polsce nagrywać. Tak, mi też jest ciężej cokolwiek nagrać niż było to w Norwegii. Może dlatego, że tutaj wszyscy dokładnie rozumieją to, co mówimy. No i mieliśmy taką śmieszną sytuację właśnie przed chwilą w Biedronce, bo nagrywaliśmy wam scenkę jedną i Paweł nagrywał mnie, a za Pawłem stał pan i centralnie przez ramię patrzył na monitor naszego aparatu i po prostu sprawdzał, co się tam nagrywa. Także takie sytuacje dzisiaj mieliśmy przez cały dzień. No nie wiem, jakoś bardzo dużo tutaj wzbudzamy zainteresowania. A też chodzimy, tak jak wiecie, z tym mniejszym aparatem i też nie jest tak, że wyciągamy go po prostu w jakiejś kolejce czy coś, tylko... No staramy się też gdzieś tam tak bardziej ustronnie, żeby nie nagrywać też innych osób, no bo też na to patrzymy, żeby nikt tam się nie poczuł nieswojo, tak, prawda? Jeżeli ktoś to obejrzy. No. Jednak prywatność jakoś trzeba zachować innych osób. Tak, także powiem wam, że tak wstydziocha mam dzisiaj cały dzień. No, ale teraz w sumie co, jedziemy do domu. Nie wiem, pewnie się jeszcze z wami połączymy w domu, bo dzisiaj podobno, uwaga. Moja mama robi gołąbki. Tak, więc damy znać. Obejrzała nasz polski, tak, gdzie mówiłam, żebym serducho za gołąbki oddała i robi gołąbki, także jedziemy jeść, jedziemy odpoczywać, bo niby jesteśmy na urlopie i tak wygląda każdy urlop. Jak ktoś mieszka za granicą, to wie, że urlop i przyjazd do Polski to wcale nie jest odpoczynek. Tylko... I też my sami chcemy się z jak największą ilością osób spotkać, bo ten czas, jak sami wiecie, jest zawsze ograniczony, jak się przyjeżdża tutaj do Polski. Tak, i każdy chce, żebyśmy gdzieś tam chwilę czasu poświęcili, także... Jeżeli ktoś zaprasza, staramy się odwiedzić, nie odmawiać, ale no, często się zdarza tak, że jednak no, nie do wszystkich dotrzemy. Da się. I powiem wam szczerze, że większość naszego wyjazdu, naszego urlopu, to wozimy po prostu wszystkie nasze rzeczy, walizy ze sobą, bo do końca dnia nie wiadomo, gdzie wylądujemy i gdzie będziemy spali. Taka prawda. Zawsze jest sytuacja u nas dynamiczna, tak jak w Norwegii mówię, że jest dynamiczna sytuacja, tak samo w Polsce jest tym bardziej dynamiczna. Tak, się rozgadaliśmy trochę.
Ale tak siedzieliśmy w samochodzie, stwierdziliśmy, że tutaj nikt nam przez ramię nie zagląda, to sobie na spokojnie do was pogadamy. Tak w ogóle dajcie znać, czy Mikołaj wam coś przyniósł 6. Tak. Czy coś dostaliście od Mikołaja pod poduchę, a może u was nie przynosi Mikołaj prezentów na Mikołajkę, tylko ktoś inny, bo są, nie wiem, jakieś różne wierzenia, różne kultury. Różne wierzenia, to dajcie znać, kto tam u was pod poduchę przynosi rzeczy, a może ktoś, bo wiem, że jest wersja pod poduszkę, w bucik i coś jeszcze słyszałam, ale nie pamiętam. Dajcie znać, jak to jest u was. U nas pod poduchę zawsze. My pakujemy się do tej naszej blaszanej puszki i jedziemy dalej. Na gołąbki! Na gołąbki. Gołąbki zjedzone. Tak jak widzieliście zapewne. Pawła mama obiecała nam, że zrobi nam ruskie pierogi. Także pewnie w kolejnych vlogach zobaczycie, jak poszujemy pierogi. Już się nie możemy doczekać. Jest już po godzinie 23. Paweł montuje dla was kolejne vlogi, kolejne filmy, także non stop siedzi przy komputerze, jak tylko ma wolną chwilę. Ja tutaj z herbatką, z cytrynką i miodem raczę się z wieczora. Tak jak widzicie, też się troszeczkę maseczkuję, bo jednak te podróże niezbyt dobrze działają na moją twarz i mam tam nieprzyjaciół troszeczkę więcej niż ostatnio. Także przyszłam się już w zasadzie z wami pożegnać. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to, że ponownie nas odwiedziliście, że byliście z nami w tym filmie. Dziękujemy za wszystkie wasze komentarze, za łapki. Jest nam bardzo miło, że pomimo tego, że w tym miesiącu jest masa różnych filmów, masa vlogmasów, to jednak znajdujecie chociaż chwilkę w ciągu dnia, żeby wpaść do nas, żeby nas odwiedzić. Wpadajcie oczywiście na naszego Facebooka i Instagrama, będzie nam ogromnie miło. I widzimy się w kolejnym vlogu. Mamy nadzieję, że jutro. Do zobaczenia.